Siema, siema, jestem Riot Gplay, to jest koniecznik z naszej serii Podwórko Kolonisty, ze mną Krzysiek. Gatka? Siemano. Wysypałeś ziemię na podłogę, nie? Nowe panele. Wiesz co? U mnie stoi. U mnie leży, nie? Dobra, nieważne. Słuchajcie, jest taka sprawa, ponieważ jak wiecie, pada dzisiaj, ale musimy pojechać w jedno miejsce, nie? Bo musimy skoczyć jajka sprzedać, ponieważ mamy takie informacje, że jest chłop od jajek, namiot tutaj i on ma robić cenę za 2400. Także normalnie październik jest tyle, albo listopad, a my już teraz możemy to sprzedać. Co ty robisz? No stoisz w przejściu, to ja chcę przejść. Woda, który się odkręcił. Ty, woda! Woda leci! No, jaka woda? Gdzie? Ja pierwszy. O, już zakręcił, dobra, dzięki. Jezu, woda się odkręciła w kranie. No i dobra, ludziska, siadamy, jedziemy. Dzisiaj też będziemy robić ogólnie opryski pod azoty i tak dalej, ale to dopiero potem zobaczycie. Także przejdziemy sobie teraz szybko do maszynek. A tak szybko możesz chyba podłączyć sprzęt, nie? No. Bo no. I tak musicie odblokować jakby. Dobra. Mamy ogólnie końcówkę kwietnia, ale tak może być, że już prawie maj jest, nie? Więc nie wiem, na przykład czy kolejne odcinki już też nie były żniwa jakieś. Bardzo to jest możliwe, bo trochę to już tam to z tym wszystkim schodzi. No i wiecie jak to jest. A! Ja tak sobie idę, oczywiście gadam, a zapomniałem najważniejsze rzeczy. Wiska, mamy w końcu panele. Są na chałupie, są na garażu. 100 tysięcy za nie zapłaciliśmy? Nie, 105 tysięcy. 105 tysięcy za nie zapłaciliśmy. No i co? Jak na razie to nie produkuje nam prądu. Jesteśmy stratni. Trzeba podłączyć. Tak, może wiski trzeba włączyć, nie? Dzięki za suba, nie? Witam. Dobra, więc mamy tutaj 29 tysięcy tych litrów jajek. Jakby ogólnie to nie chciałem sprzedawać po takiej cenie, znaczy teraz, ale fajna cena właśnie jest, to mówię, sprzedamy sobie po takiej cenie, bo to na pewno nam lepiej wyjdzie. Więc jedziemy sobie tutaj, o, tutaj widzicie jest tako. Nie wiem, ten chłop to będzie trzymał, chyba do żółka sobie schowa. Ale sprzedajemy tutaj u pana, zobaczymy jeszcze jak będzie z ceną. Ile zarobimy za te jajka. Aha, tu widzę, że jest trochę lipa. Bo nie sprzedaje się po drugiej stronie. Jak to jest triggerek? Ujojoj. No mieliśmy krzywo na koncie? 4000? No. Jakoś tak, nie? Dobra. Ty, no nie mogę tego wylać. A co tam masz? Was to bójcze. To wyjedź na gospo i kontrol i kliknij sobie, nie? Ja chłopie już jestem za oborą. Dalej nie mogę. To na pole jakieś za oborą mówi. Zaraz wiecie, ja tak sobie właśnie ludzie klikam teraz, żeby zobaczyć po prostu ile będzie, jak sprzedamy sobie całość, nie? Rozumiecie, co chodzi? Ale myślę, tu fajna cena, bo... Ty, Krzychu! Ja. Jajka nam spłacą panele chyba. No, nie. W końcu się kurki zwracają. No. Ty, no nie wiem. Może ja nie mam papierów żółtych. Chyba masz. Jak nie możesz sprzedać tego. A, tych papierów nie masz. Zaraz ci dam te papiery, poczekaj. Pieruny siarczyste, no padek, nie wiadomo co, nie? Naprawdę, jest Kongo. Oj, dupa, i zepsułem. No dobra, to odejmiemy sobie tam tą kasę, która będzie na tym po prostu. Dobra, już na tym zarobiliśmy 70 tysięcy, nie? A myślę, że będzie więcej. Także ty, całkiem chyba nieźle tu idzie. 73 tysiące. No, i pasuje. Dobra, Krzychu, to ja tak, zobaczę, czy masz kwity na pewno, dokumenty potrzebne. Marcin Daniels wyskoczył, ten stand-upper. Gdzie ty jesteś, Krzychu? Nie mam gdzie. Ty masz kierownika. No to czemu nie mogę? Nie, zaraz przed tym może ogarnę, wiesz, zobaczymy. Ogarniemy. Ogarniemy, no. A, to może też jak już tak jest ten, to może ten czas lekko też sobie skipniemy do przodu. Wiecie jak jest. Żeby trochę nie padało tutaj. O, i się przyjaśnia. No i elegancko. Po deszczu chyba dobrze się rzuca na wóz, nie? Ludzie. Nie, no to już jest przesada. Jestem na środku, na polu. No i dalej nie mogę. Poczekaj. Zawracaj. Zaraz pomogę ci z tym. A otworzyłeś sobie klapę, czy nie? Mod N. No klapę. Nie ma klapy. No ale kliknij N. No klikam N. Nie ma i nic co? Takiego. Nie ma? Nie. Ale jajca, zaraz to ogarniemy. Pod N to mi się podnosi ten. Jedynie do góry. Dobra, stajemy sobie. Okej. Już idę do ciebie. Chodź tutaj. Idę.
Pokaż mnie to, poczekaj. Gdzie ty jesteś? A tu, dobra, się szukam. No tutaj. Wziąłbyś mi przyczepioną za manitkę, Merlo i byś tam na palety, w sensie ustawił to, okej? A, okej, okay. Żeby dosypać. Nie może czymś wyglądać w tym miejscu? Właśnie, o co tu chodzi? Ja nie wiem. Czemu też w ogóle tak? Ty, poczekaj, bo właśnie jest tak lekki... Czemu to jest tak wysoko, ludzie? No to jak N trzymałem, to mi podniosło. Jak kazałeś N, to mi podnosiło. Aha, dobra, czyli to jest pod ten. Dobra, to zrobimy sobie tak, to bliska. Trudno się gada, jeżeli się dalej. Nie będę tutaj się z tym pieradzielił, a chcemy to sobie po prostu władować. Stratni będziemy. No trudno. Trudno. No i ludzie, właśnie patrzcie, o co to chodzi. Tu wam już pokazać, wejdę sobie nawet na podrabinie. O, proszę bardzo, tu mamy panele w tym miejscu, może tak nie będę chodzić po panelach, ale mamy tutaj wszystkie panele po tej stronie i mamy też po tej stronie i mamy też na chacie, jak widzicie, więc już dom kompletny, wszystko jest spoczko, za całość się znaleźć zapłaciliśmy około 100 tysięcy złotych, no i w sumie już nam widzę, że się lekko spłaca ona, także ja to sobie, o, proszę bardzo, 35 klocka zostało krzywą do spłaty, za panele, no i git, nie? Dawaj, byśmy się podjechać tym. Nie? Aha, no to wyciągnij mi jakiś tego salmaga czy coś, nie? Ja to zaraz podjadę sobie. Aha, bo tam stoi Masaj, bo dzisiaj będziemy ludzkie jechać Masajem. No i dobra, zapalamy. Ile mamy kur? Oj, wiesz co, nie wiem, teraz ciężko to policzyć, bo one są tak w różnym wieku, więc nie ma tego jakby naraz widocznego. Ale no ile krzyku może mieć kur? Policzyłbyś tam na szybko? Krzykuj do kurnika palić kury. Nie, ja muszę tu ładować, nie mam czasu na ten... Ty do środka wjechałeś? Jakieś, no. Ty, ja wiesz, że też muszę pojechać i zabrać ten, nie? No ale ja muszę, no jakoś musiałem ci wjechać, nie? No tak, no ale, no dobra, dobra, poczekaj, to sobie tutaj podjadę i zabiorę sobie ten rozsiewacz. Ogólnie wiem, że mam taki malutki rozsiewacz jeszcze bardzo dawno temu, ale on ma 24 metry i tak naprawdę powiem, że starcza nam jeszcze póki co, więc nie jest źle. Ale fakt, że pasowałoby coś w końcu wymienić może, ten rozsiewacz trochę taka bida. Ale mam jakieś mało FPS-u, Krzychu, nie wiem czemu tak się dzieje. Nie wiem. Będzie ponad 1000 kur, jakieś 1200 coś. Tak? No. Jak będziesz to ładować mi, ten nie ten? Wiem, na razie to ja jestem... Nie wiem jak to złapać. To stoi w poprzek. To jedno. Poczekaj, pomogę ci z tym. Nadam ci to. O. Okej, okay, masz jedno. A ty pulan miodujesz, dobra, może ci pulan. O kurde. Wiesz, byle co. No. Dawaj, dobra. Czekaj. Czekaj, zabierz ten. Odjedź. O. Panie, perfekto. Jakbyś mógł to rozwinąć sobie z tym, to potem wiesz, jak będę podjeżdżał, to jakoś się podsypie, nie? Tak naprawdę. Ja sobie to podniosę. O, zróbmy sobie tak, o, że to już fajnie. Gdzie to jest? 40. Dobra. Z jednego sobie wysypię. Może tam do drugiego lepiej, bo tamten mniejszy jakby. O! No, aż do przodu. Dobra. No i Danka, dzięki. Dobra, nie, to ja siadę w takim razie. Ale muszę się do swojego. Dobra, no spoko. Tam masz już wszystko gotowe chyba, nie? No jest pusty. No dobra. I co, Liska, jedziemy sobie na poletko, trochę tego na azotu porzucamy sobie, to jest takie ostatnie nasze azocenie, że tak powiem. Nie wiem, gdzie ja pojadę, chyba tam na Nową Kolonię, wiesz, tam sobie to porzucam, potem tu przyjadę, nie? A ja mam jechać za tobą, czy jak? A może ty tam pojedź, bo tam jest w sumie dużo pól otwartych, to ja tu będę tych multkich jeździć, wiesz, żeby mi się lepiej zawracało, nie? No, zrobi mi tak lepiej. Kotki piwnicy? Nie no, są na powietrzu normalnie, nie mam ich w piwnicy. Jak? Co ty gadasz? 50% mam tylko. 50%? 60. Jak to się potem dokupię, nie? Dobra, to jadę wtedy. Okej. Okay. Dobra, my tutaj azocimy. Automat dawka? Jest automat dawka, no i spoczko. Nie wiem jak to będzie leciało, ale powinno chyba lecieć w miarę ok. I też na ile tutaj będzie mi trzeba było... Aha, ale jest na 15 metrów. O. Ty, a tu jest chyba jakiś inny ten, który nie wymaga tyle azotu, wiesz? Tak mi się wydaje. Bo to w miarę jest spoko. No, tu jest spoko z azotem, nie? No i dobrze. Orton, to nie będę jeździł w takim razie, wjadę z tego pola.
Ile ty masz kotów? Nie wiem, ale sobie sprzedawałem trochę, bo się namnożyło, nie? Była wiosna i koty się marcowały. I znowu jest ich dużo, więc sprzedałem trochę tych kotów, nie? Aż jakaś tam kaska za te kotki wpadła. A teraz ładnie to wygląda. Taka mgiełka po deszczu. Właśnie ludzie, po deszczu się ogólnie nawozi, czy nie? Krzychu, może ty wiesz. Po deszczu? No. Nie wiem. Ja bym robił. Ja bym robił. Kasa za kotki, no. Opłata się tobie? O Jezu, jak bardzo, gry Michał. To jest taka byś wygoda. Byś robił, czy nie? Co? Byś robił po deszczu? Ludzie piszą, że nie. Że się po deszczu nie robi. No to nowe standardy mamy. Taka tam mrzawka trochę pogrzmiało, więcej strachu niż tej wody było, nie? No tak, sucho było, nie padało. Sucho to... było tam, kurde, teraz gleba dopiero to wszystko wchłonęła i tak już. Nie ma co, przed deszczem. Aha, przed deszczem się robi tak dlatego, że to potem się rozpuszcza, tak? Ten granulat. Czy ja źle myślę? Bo chyba to chodzi, nie? Że ten granulat się rozpuścił. Żeby wchłonął się w glebę, nie? JP napisał. To chyba znaczy, że to jest tak. Dobra. Rozpuszcza się. No i widzisz, no i fajnie. Ciebie się wchłania chyba, nie? No i dobra. Dzisiaj właśnie, jak mówię, mamy tylko do roboty nawożenie tego azotem, tych pól. No bo wiecie, jak to jest, nie? Trochę to jednak te pola trzeba poogarniać. Za chwilę będzie mi pewnie żniwa, w sensie kolejnych odcinkach pewnie. No i sporo do samych pól dojdzie. Jeśli już doszło na nowe pole, które będzie łączyć, czyli 74. O tamtego jest akurat fajnie porobione i też jak to pole już będzie gotowe, to już w ogóle będzie bajunia. Także to już na pewno niebawem. W ogóle tak, Krzychu, my się w te ścieżki bawić technologiczne i tak widzisz, tak nie robimy, nie? No nie. Ach, i z tymi ścieżkami. Już mi się nie chce. A jak tam czekolada w ogóle, ty? To się zrobiło trochę, czy nie? Zaraz zobaczę. Przez pol będę widział. 3 palety czekolady jest. No, to całkiem spoko. Ty, w tym jak będziemy mieli żniwa, to się przez w czerwcu musimy załatwić sobie te. Będziemy się chyba ludzie wysypać teraz, nie? W czerwcu jeszcze musimy przecież sprzedać sojkę. No. No, to już sojka będzie sel. To wtedy też można będzie jakieś żniwa tam ogarnąć. Troszku. I czekaj. Czekolada kiedyś się sprzedaje? Pamiętasz może? Nie wiem. Nie sprzedałem chyba nawet. Szkur, też nie pamiętam, nie? Sprawdzić teraz? Czy sobie sprawdzać? Możesz luknąć, jak chcesz, jak masz chwilę. Okay, takie teraz smutkie poletko wyszło. Ale w sumie nawet spoko, nie? Bo tam trochę przeszkadzało na ten pole, jak było na miejscu. Skąd ta zielona obora? 3800 w styczniu. Styczeń, o, ten trzeba czekać, tak, nie? Dzięki, Krystian, za suba. Czyli tak, obora zielona jest z Modhuba, tylko ja sobie jej kolor zmieniłem. Żeby on pasował bardziej pod taką trochę starszą, nie? Kierę jaką mam? Trasmastera, to 248. Okej, okay, tu mamy elegancko, załatwione. Nie wiem, czy tu się jeszcze opłaca wpierdolić w to pole. Może wjadę, ale zobaczę, nie wiem, czy tu będzie jakieś specjalnie dużo. No, troszkę tam, widzicie, lekutko ten azot trzeba poprawić na tym polu. Ej, chyba naraz uda mi się zrobić, nie? To pole. Azotem. Ogólnie to widzę, że łąki są na czerwono i 74, tamte te łąki dolne, to w ogóle, nie? Teraz w tym sezonie będziemy 3 razy łąki kosić, to już w ogóle, nie? No. Tam pójdzie strasznie. A tak to chyba już reszta jest zrobiona, z tego co widzę na mapce. Oj tak, na raz widzę, że nie idzie do końca równo, bo tam trochę zostaje po miezach, ale dobra, już niech będzie tak, nie? Też wiecie, nie wszystko musimy zawsze idealnie. To jeszcze jak wiecie, nawet tam kukurydza nie zeszła, bo będzie, to się poprawi i wzejdzie sobie w miarę szybko. Bo trochę szkoda by było, żeby nam kukurydza nie wyrosła. Oj, chyba nie tak do końca. Zabrakło mi troszeczkę, no dobra. To nic. Ty, a w realu co jest lepsze? Takie wpłynne, co ja mam, czy takie jak ty masz na przykład? No to nie ma znaczenia, nie? Azot to azot, po prostu musisz jakąś dawkę tam dać i tyle. A sposób podania chyba... Znaczy zależy bardziej sposób podania chyba od tego, nie? Od tego... jak jest z pogodą, tak mi się wydaje. No i też w sumie co, no chyba... Wpłynie, jest od razu rozpuszczona, nie? Więc leci. No i też z tego co wiem, ludzie na przykład robią sobie tak, że do tego płynnego azotu dodają jeszcze jakieś środki pielęgnacyjne, nie? Do pielęgnacji roślin, na przykład jakieś, nie? No. Więc można robić sobie jakieś takie miksy, nie? Że robić wiele czynności naraz, czyli na przykład, nie wiem... Premiksy. Premiksy, no.
Tak, do DEPETA, nie? więc tak, też o tym słyszałem, że takie rzeczy się robi, nie? Ale no mówię, no, rolnikiem nie jestem i nie wiem, jak to do końca wygląda. Ludzie na czacie się powiedzcie, czy lepiej w granulacie, czy w płynie? A jeżeli tak, to dlaczego, a nie tamto poprzednie, nie? Jeżeli A, to dlaczego nie B? W ten sposób. Dajcie znać, nie? Bo sam jestem ciekaw, jak to wygląda, ale ktoś napisał, że wpłynie, nie? Płynie, skurczysz. A Gromichan myślał, że wpłynie, nie? Właśnie mi się wydaje, chyba tylko dlatego, że jest teraz rozpuszczone, nie? Że nie musi to się jakby gdzieś tam, wiesz... Mhm. Masej tyle lat z nami na gospie, jest dalej się cofa, nie? Okej. Okay. Powiem ci, że ty jechać do tego garaża to jest taki shit, nie? Ja to ledwo wykręcam. tym... ładwarką. No, znaczy... jakoś tam idzie, nie? A ten joystick blisko oddaje, nie? Ja pierdzielę, tak się mało tym bawię. Aż mi szkoda, nie? Nie no, ale myślałem, że będziesz lepiej grał, jak się ma ten 60 FPS-ów, a na serwerze i to tak, jest to opóźnienie, nie? No... nie wiem. Czy na dedyku może mają jakieś lepsze, czy coś? Nie, te masz opóźnienie, każdy ma opóźnienie na dedyku. Nie tylko host, ale wszyscy. Ja nie wiem, jak to działa, nie? Dobra. My powinniśmy krzykło mieć jakąś taką wiatę na to, wiesz, a nie trzymać tego tutaj. I my powinniśmy w tym miejscu zrobić sobie już te traktorki, ustawić tam gdzieś takie, że sobie trzymać, nie? Mhm. Bo to troszkę tak jest z tym kiepskutko. No. O Jezu, co jest? Co to było? Nie wiem. Ty, ale jest jakiś ogień, nie? Chłopie, nie wiem, co się wydarzyło. Ale chyba tak nie miało się wydarzyć. Czekajcie, ludzie. Ty, stary, nie wiem, nie? A co zrobiłeś? O Boże. Nie wiem właśnie, ale coś tu się zrobiło. Aha, bo ja tam zahaczyłem. Dobra. A bo ty krzyku rury wystawiłeś tu nie wiadomo po co. Czekaj, to jest tak? Wystawiłem. What? Jaką rurę? Co ty gadasz? What crew? Nieważne. No się wysięgnik ten był trochę wyżej, wiesz? To ramię całe. Nie rurę, sorry, pomyliłem. Po prostu prawnie ładwarkę nie masz. Kiedyś miałem. Ale mi zabrali. czekaj, powolutku. Ale to się dzisiaj będzie ogień, nie? Ale Boż. Ty, ale ten MF to bez kitu, on normalnie... MF jest jak paleta, on się rusza, nie? Cześć Dawid, siema. Mówiliście, że powinien to zostać masę naszą ikoną serii, tak? No powiem wam szczerze, w sumie masę jest spoko ciągnikiem takim na nasze potrzeby, więc teoretycznie nadałoby się na takie coś, nie? O, dobra, teraz się wysypiemy. Gdzieś tam faktycznie można o tym tak pomyśleć, żeby był ikoną. Bo w sumie tak jest już ikoną, nie? U nas tutaj często sobie z nim jeździmy, no i jest to też od... W sumie to mój pierwszy ciągnik, który wziąłem na młodego rolnika, nie wiem, czy pani też krzykło ten odcinek. Nie wiem. Nie taki lawecista z głosem podany do twojego przyjechał kiedyś i tego mecha mi przywiózł. No. Nie, dużo było tych lawecistów, podobno. Ale wszyscy taką samą barwę głosu mieli, nie? Ja nie wiem, żadnego nie poznałem z nich. Wpłynie? Wpłynie mówicie. Wpłynie jest dokładniejsze. Siema. Agro. Ale bym z wami na serii pograł, byłbym handlarzem maszyn z Niemiec. A nagle my kupujemy coś francuskiego i co? Nigdy nie masz co robić. Byś się lekko zaskoczył, nie? To wtedy ja bym miał aż za dużo. Tata krzyku przyjechałby. Bonjour, aplu mnie żul. Nie kupujesz aut na F. Nie kupujesz aut na F? No. Czyli co, Forda, Fiata? I francuskich. Jezu. No dobre, rozumiem.
My tam, jeżeli chodzi o azot na kukurydzę, chyba był w porządku, nie? Bo tam był na chyba kukurydzę? Zasiany razem z tym. No, z ogólnie siemem, to nie? Ja widzę z tego, że łąki nam dwie zostały jeszcze, bo już jedną kończę za chwilę. No i te 74, 73, te podłuże. A ty łąki robisz? No, hopi, chłopie, to jest czas czerwone. No, a to zawsze są czerwone, bo to pokazuje, wiesz. Nie no, a zobacz, że teraz daje azot. Chłopie. Aha. No to nie jest za dużo przypadkiem? Gdzie? Ale dobra, że mniejsza o to. Czekaj, to muszę dać, żeby było dobrze. Dobra. Na GPS-ie sobie pojadę, nie? Na GPS. Jadymy, jadymy. O, to w ogóle też fajna poletka niedługo wyjdzie, jak już sobie tylko zaczniemy łączyć to. Ej, ale bez kitu, trochę ta śniewka taka mikro, nie? Trzeba będzie kupić jakąś nową. Tylko pytanie, czy zawieszaną jakoś, czy ten? Czy może pójdziemy w ciągane rzeczy? Jak będzie Krzychu? Jak taka mała ma 24 metry, to jakie będą, ile? 10? Znaczy, tamte właśnie zawieszane mają większą szerokość od tych takich ciąganych, nie? Mhm. Czasami, no to jest takie trochę dziwne. Dzięki Dawid, ży za suba, witam. Elo, elo Mateusz, siema Mikołaj. Zrobimy sobie potem save jak twój, tylko mniej pól mam. Ogólnie ten save, jak mówiłem, będzie wydany. Ludzie dostali na konie do tego, żeśmy to zrobili. Więc na koniec serii wam save'a wydamy. Mam nadzieję, że jakoś się uda nam dopiąć wszystkie nasze tutaj projekty, które mamy, bo w sumie najważniejsze, czyli budowa obory oraz oraz panele, te na dachu, to już jest zrobione. Dla nas był taki w tym roku priorytet. No i co, teraz chyba idziemy już w pola typowo, nie? Po prostu może jeszcze jakąś maszynkę się kupi kiedyś. Tam jakiś traktorek, może jeszcze nowy się uda nam załatwić. Żeby trochę to lepiej szło. Na pewno jakiś kultywator może teraz szerszy, może jakąś szóstkę byśmy w końcu kupili, nie? Bo w sumie o dziwo jest to, że mamy tutaj tyle hektarów, mamy tutaj ponad 23 hektary, 23,5 czy 24 hektary. A maszynki mamy takie skromne, nie? Nie idziemy jakoś tak mocno w ten, w taki duży rozwój. I tak gramy sobie na nowych maszynkach, ale wiecie, takich średnich, nie? Jednak, mimo wszystko to są dalej średnie maszyny. Bo chyba duże maszyny się już definiuje od 300 koni, nie? Czy jak to wygląda? Czy od... Ile? No, od tony? Kategorii. Co? Kategorii sprawdź. No bo nie ma żadnego dużego silnika, więc mamy chyba średnie maszyny tak naprawdę, nie? No. Godzin sobie ile mamy? 370 albo 380, coś takiego, przedział gdzieś między tematem, nie? 400 na bank będzie. 400? Nie, nie ma 400. No ale będzie. A, jak skończymy serię, to tak, no. Nowy MF. Wiesz co, ja bym chciał kupić coś, czego nie było tutaj u nas jeszcze, nie? Masy już jest, więc raczej bym chciał coś innego podziałać, nie? Więc raczej chciałbym kupić coś, coś inszego. Żeby był jakiś kontrast też, nie? No ale zobaczymy, może to się uda też złapać jakąś fajną okazję. Może to żółtego. No ludzie mówili o tym fast tracku, nie? Ale on jest za nowy, takiego to bym nie chciał. Może trzeba, nie wiem co, szukać. Czekajcie. Okej. Okay. No oczywiście zapowiedziemy, nie? Jacek Jeleń. Ty, żołnierz też nie mieliśmy, nie? Nie. A nie! Wiesz, mamy już kupionego, mamy już wbrany traktor, wiesz? Co ja gadam, ty, Krzychu? A, ja matą jestem czasami. Już mamy traktor wybrany, przecież. A właśnie, ja dalej nie wiem. A, no to niedługo się dowiesz, nie? Już mamy traktor wybrany, już nowy, nie? Ale to jeszcze, wiecie, zanim się go kupił, jest! Czasu... Minie tyle jeszcze. Raczej kupimy go sobie pewnie w nowym sezonie, nie? O. Bo teraz póki co musimy spalić te wszystkie kredyty i zacząć w końcu zarabiać z tego, bo póki co strasznie dużo inwestowaliśmy, nie? Cukrownia, tutaj jeszcze czekolada ta cała, nie? A tu jeszcze piekarnię mamy do roboty. O jest, ludzie. Kasy tu jest bardzo dużo na tym save'ie, tylko jest tak po prostu porozrzucana, że to jest hit. No i też te pola takie strasznie małe działki są, nie? Musimy w końcu jakieś te pola połączyć sobie w kubki, dokupić trochę więcej kawałków i to może być spoko, nie? Więc ja myślę, Krzychu, że w tym sezonie no. Mocna inwestycja w pola, nie? W sensie teraz już zaczniemy to robić. Kupować po prostu kawałki ziemi i łączyć je jak największe działki, nie? Teraz. A potem, jak już zrobimy to, to wtedy maszynki, nie? Tak na osadzie ten sezon, żeby już tam
Znaczy, na ostatni co nie wiadomo, czy na ostatni, bo to w sumie który odcinek? 168 chyba to jest, nie? Jak nagrywamy. 168. No, to tak, tak jeszcze, że tak powiem, sporo przed nami, nie? Nie ma tu już tak rezygnować z tego. O, tu już nie będę tego chyba. No, bo wiem, że tak po tym jest trochę jak głupek. Ale no. Ty weź tą łąkę, nie? Tą obok tam, co masz. Łąka? Ja dzisiaj chciałem się bardziej na polach skupić, wiesz? No to dwa, to dwa koło mnie zostały tylko te długie, nic więcej. A tak wszystko pola już będą, nie? A, mogę na te długie pechać, na te nowe? No to, no to weź wtedy, no. Ten chcesz jeszcze pojechać, trochę zasypał i te dwa pola wziął, bo to bym fajnie na raz bym załapał, nie? Znaczy jeden i drugą stronę, nie? Spoko. No. Ty i właśnie, bo ty też chciałeś kupować te 7-5, nie? Pole. Chcę. Kurde, to jest też fajny kawałeczek. Nigdy na nim nie działałem w sumie. Ty, ale w sumie tak naprawdę Krzychu pasował też jakieś silniki trochę kupić trochę lepsze. No mamy 6-metrowy, nie? Przecież... A! No tak, już mam Mazura. Ja pierdzielę, czego zapomina ten Mazur, nie? Mam mu to samo. Dla mnie to jest po prostu jakiś grat, który gdzieś tam sobie jest, ale nikt nigdy nie używa, nie? Ty, silnik jakiś wstało, ty. Ten, przecież mamy ten próbował siewny do tego. No tak, tak, jest próbował siewny do tego, tak jest, no jasne, jasne. Masz rację. Starczy czy nie starczy? Dobra, trudno, musi starczyć. Trudno. Nie no, musi starczyć, nie? Dobra, wjeżdżamy sobie. Tak, gram... aha, ty też grasz na kolonii Kubix. Ja to właśnie też gram na kolonii obecnie, widzisz jak to jest? We dwóch gramy na kolonii, może się złapiemy. Dawaj, jedź na ten. Pod Pegiera, spotkamy się. Pod Dino. O, pod Dino, no. Boże, w ogóle dzisiaj ten odcinek wyszedł z Dino, nie? Nie wiem jakim cudem, ale po prostu jakiś misklik był, że zamiast jednej daty ustawiłem drugą. No się godzina dobra, tylko data zła, nie? A to jest najlepsze, ten film się dobrze obejrzał, nie? Jak na tyle od czasu. Zwykle ta seria się ogląda słabo, akurat ten się obejrzał dobrze w momencie, kiedy wyszedł nieplanowo, nie? Klasik u mnie akurat, nie? Dobra. Ustawmy sobie jakoś tak, żeby to wyglądało dobrze. Ty, na raz to pole zrobię, nie? Spoko. Kipa. No to wtedy ostatnio to jest ta łąka 156, to najnowsza, co ja będę robił teraz. A czekaj. Wszystko już mamy gotowe. No i dobra. Szybko poszło sobie na odcinku, nie? No. No w dwóch, nie? To wiesz. No, super sprawa właśnie. Pułapa pól tak była ten, nie wymagała. O, podoba. O, kręcisz, aż tam disco przechwytuje. Sorry, sorry. Dobra, jadę na raz, zobaczcie. No i coś fajny kawałeczek będzie, bo już teraz te krzaki wywalimy. Tam też chyba zostanie tak naprawdę, mi się wydaje, bo ona nie jest jakoś specjalnie tam... Teraz nie, no to drzewo może akurat też wywalę. No może to drzewo się akurat wywali, bo... Myślałem, że zbliżę tam tego słupa, ale jednak jest tak, tak ło. O, tak oj, tak oj. Jak wydamy save'a, to będzie błąd z krowami? Nie, nie, bo już go ten błąd naprawiliśmy, nie? Więc tego błędu z krówkami już nie będzie. No ale jak coś to mówimy od razu, nie, że save'a dajemy wam bez maszyn, bez modów, tak po prostu... Save, nie? Budynki pewnie te, które będą, to sobie musicie sami postawić. A tak, to wiecie. Safe jest taki do was bardzo podstawowy, nie? Bo nie możemy wam... Dużo tu właśnie mamy takich rzeczy pomodzonych, nie? Przez nas samych i wiecie. Jak to jest dla lepszego... Wszystko. Co? Wszystko prawie. No z budynków to wszystko. Nie, obora wyszła, ta z zielonymi bramami. Tamta czerwona wyszła. Ta zielona nie wyszła, bo to jest też nasz młodzik. No tak w sumie... Wiesz co, Krzychu, ja jednak padę, chyba sobie kupi Big Baga jednego, nie? Bo mi chyba zabraknie tutaj. Wiem, że mamy na gospie, ale jestem już tutaj, to wiecie, na szybkości zeskoczymy po prostu do chłopaków, żeby nam załadowali. Okej, okay, czekajcie, gdzie to się... worki typu Big Bag. Big Bag. Korn kali, co wciulawali, okej. Okay. O, czekajcie. Sorki, że tak. Save bez modu kolonia, postro. No, ale jak mam ci wydać save'a z modami, które są niewydane? Gościu.
No właśnie. To tak nie działa, że ci wydam save'a z modami. Co? Wydam wam tamtego save'a z modami, wiecie ile było z tym roboty, żeby takiego save'a garnąć? Ja pierdzielę, nie? Te mody trzeba znaleźć, odszukać i tak jeszcze wszystko to nie było. Ludzie pisali, a tego tu nie ma, a gdzie koty? A ty masz kota, ja nie mam kota. I wiesz, pytali cały czas, nie? A tak no. Wydamy bez modów i sami dodawajcie, nie? Co tu my chcecie? Kiedy te mody na ModHub wyjdą? Nie wiem, no ModHub miał... Napisał mi, że jeżeli... Że no, że mody będą wydawane, ale nie pewnie napisał kiedy, nie? Po prostu wiem tylko tyle, że te modziki, które wam wysłałem, przeszły te testy i będą wydane, nie? Ale kiedy to już nie napisali. Okej, okay, no i pasuje. Siemano, wiesz dlaczego można go spić w innych miejscach? Mam stałe się to PS-a walki sceny, przejeżdżam koło lasu, to spada do 40. Być może, a na... Zależy to od mapy też. Bo może być tak, że jest dużo tego grand foliażu, nie? Tak zwanego. Czyli tych liści, patyczków, kamyków i tak dalej, nie? Bo to bardzo mocno obciąża komputer, ten grand foliaż, nie? Jego się daje tak raz na jakiś czas, nie? A nie tak, że robić z nim całe lasy, bo to wtedy zabija, nie? Komputerki. Na każdej mapie? To dziwne. To może po prostu lasy sami cisną, nie? Może, wiesz, o drzewa chodzi, nie? Bardziej. Ciężko powiedzieć, wiesz, no bo nie wiem jak on u ciebie z komputerem, co ty tam masz. Ja mam skończone. Ja otóż to ostatnio robię, przejazd robię i ten, i będę wracał. No to na gospod wtedy, mam wszystko. Wszystko? A ten u gór? No. Ten, to mod 56? To mogę jeszcze kliknąć na szybko, nie? No to weź, albo mogę podjechać do ciebie jeszcze. Nie, już to tak będę wracać stąd, to okay. Zaraz to ogarnę. No to na gospie. Dobra. Zaraz tylko jeszcze ustawimy na 24 metry. Lubelska Dolina. Co się to przypomina? Będziesz wydawał do farminga? Ha, będę, no. Ty czemu tu nic nie rośnie, Krzychu? No bo powiedziałeś, to jest takie małe, ja nie będę tam chciał. Aha, bo to jest u gór cały czas. A kij z tym ugorem zarąbanym. Takie małe pole nieposiane. Zobacz jakie bambry, nie? Na ziemniaki nawet nie będą posadzić. Może po prostu to pole sprzedamy, Krzychu, co? Po co ono potrzebne? Nie wiem, trzeba tam coś zrobić. Ej, Beskid, zawsze kupujemy pola, możemy zawsze jakieś sprzedać, nie? Przecież tak na taki kawałek się nie przyda. Może jakiś rolnik do nas odkupi. Czekaj, zaraz no, zobaczymy, czy to mogę coś tam sprzedać. Wybudują może jeszcze? No. Zaraz, poczekajcie, zaraz to ogarniemy, nie? Sprzedajemy to pole. Nigdy w farmingu nie sprzedawałem żadnej działki, nie? Na kredyt. Zawsze kupowałem. I 23 tysiące do przodu. No, i już kredycik spłacamy, myk, 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 kredyt, 15 klocka. No i git. Po co to pole, nie? Elegancko. Elegancko. Takie małe to się nam nie opłaca teraz trzymać, nie? Weź Oksim. Dobra, a czy jak kierunek rzucam, nie? Na polnych drogach, na gospo. Takiego trzeba gospodarza kierunki wrzucać muszę, nie? No. Okej. Okay. No i dobra, ludziska. Wam dziękuję za uwagę, fajnie, żeście byli na tym odcinku. Zapraszamy czasem na kolejne. Wpadajcie, subskrybujcie, łapkujcie te filmy. I ten, o, renifery już na dachu są. Ja pierdzielę. Karmiłeś koty, karmiłeś? Karmiłem wszystko. Chodź dobra. Na ławę. No to ten. A, tniesz to czy nie tniesz? Dawaj. Bo Krzychu trochę zaczyna sprzątać, wiecie, i w tym miejscu będziemy coś stawiać i Krzychu chce tutaj się tym bawić. No, w przyszłym odcinku, bo mi się teraz gdzieś zapodziała, wiesz? Aha, piły nie masz? Zapomniałem o niej. Czekajcie. Dobra, to kupiłem. Nie no, już w tym odwetniemy. Jak już mają być w tym, to w tym. Tu o, akurat na koniec będzie już posprzątane, nie? Kupię ci Husqvarna teraz, bo ta sztyla to jakoś tak strasznie wyje. O, ale elegancka. Ej, masz inny strój, nie wiem czy widzisz. Husqvarny. Nie widzę, byś musiał to ubrać. O, no, jest, jest. Fajny ten Husqvarny, no. Nie? Nawet ty. Tylko nie na mnie. Ja nie wiem gdzie będzie ciął, poczekaj, muszę na zielono, czekaj. To ja może odjadę tym. Za późno. O, dobra. Leci! Poleciało. No i dobra, no to wycięte. Można by rzec. Dzięki za odcinek, wpadajcie na kolejny, trzymajcie się, na cześć, pozdro, papa. Papa. Pa.